Słuchacie podcastu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Dwukropek Badacz Badaczka, stworzonego, by rozmawiać ze znawczyniami oraz znawcami języków i literatur, kultur i sztuk, mediów, filmu i teatru. Zapraszamy do rozmów w zakątkach Kolegium Majus przy Fredry 10 w Poznaniu i do tego, by poznać się lepiej, nie tylko od akademickiej strony. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Mówi do was Iza Sobczak, a moim i waszym gościem jest profesor UAM, doktor habilitowany Błażej Warkocki z Zakładu Antropologii i Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM. Dzień dobry pani profesorze. Dzień dobry, dzień dobry Pani, dzień dobry wszystkim. To teraz takie krótkie przedstawienie. Jest Pan krytykiem literackim. Za tę działalność został pan w 2004 roku nagrodzony stypendium artystycznym miasta Poznania, badaczem literatury XX i XXI wieku, teoretykiem literatury, szczególnie zainteresowanym teorią queer i dyskursami emancypacyjnymi. Będziemy też o tym szerzej za chwilę rozmawiać. Autorem trzech monografii. Pierwsza, homo nie wiadomo, polska proza wobec odmienności, kolejna to różowy język, literatura i polityka kultury na początku wieku i książka Pamiętnik Afektów z Okresu Dojrzewania poświęcona Gombrowiczowi z 2018 roku. Warto teraz jeszcze wspomnieć o najświeższej książce, czyli um, antologii, której jest Pan współautorem, antologii polskiej literatury Queer Dezorientację, która wyszła te, w tym roku w lutym. Um, ten tytuł Antologia Polskiej Literatury Queer to też jest y, tytuł projektu grantowego NPRH, którego był Pan Kierownikiem. Dobrze, no to może zacznę tak na rozgrzewkę pytaniem o to, co robił pan w majówkę, panie profesorze? To jest oczywiście pytanie tylko pozornie niewinne. Co robiłem w majówkę? Myślę, że majówkę spędzałem bardzo mieszczańsko, to znaczy staram się wyjechać z Poznania, spędzić czas z rodziną, ale poza poznaniem, ale prawdę powiedziawszy, to jest trochę tak, że teraz żyjemy w maju, który wygląda trochę jak listopad, więc yy, zasadniczo yy, no nie była to majówka spędzona szczególnie outdoorowo, że się tak wyrażę po staropolsku. To było dość takie mieszczańskie spędzenie czasu. Ludowo-mieszczańskie nawet powiedziałbym. Pytanie mówiłam, że jest trochę yy, że jest tylko pozornie niewinne, ono jest trochę prowokacyjne, bo oczywiście jest pytaniem o takie święto yy, narodowe i chyba święta narodowe zawsze skłaniają do pewnej refleksji nad yy, Hmm. Polskością, którą możemy różnie definiować, nad tożsamością narodową, która chyba w Polsce tak mocno wyznacza pewne ramy, standardy, może nawet normy. I chciałam się zapytać, jak ta literatura, o którą się pan zajmuje, czy literatura mniejszościowa, jak ta perspektywa mniejszościowa, sytuuje się, pozycjonuje się wobec tej właśnie większościowej w Polsce, która chyba jest mocno narodowa. Zacznę od początku, bo tak oczywiście ona jest. To znaczy są właściwie dwa święta, tak? Święto jest z jednej strony y, narodowe, ale też ono dotyczy konstytucji, czyli właściwie obywatelstwa, y, y, czyli tego, kto jest obywatelem, co to znaczy być obywatelem. Y, I to obywatelstwo no, nie zawsze musi być wyznaczone przez y, y, narodowość. Obywatelstwo to jest taka szersza kategoria. No a z drugiej strony to jest 1 maja, czyli święto pracy, a praca jest bardzo, bardzo ważna. Zwłaszcza jak się pracuje w polu humanistycznym, jak jest się doktorantką, zapewne też, jak jest się studentem, studentką, jak się pracuje w ogóle w tym szeroko pojętym polu humanistycznym, ale nie tylko, tak? To jest jakaś taka rzecz absolutnie kluczowa. Pewnie też w pandemii nawet jeszcze bardziej, jak definiujemy pracę i tak dalej. Więc jakby te dwie rzeczy są jakoś, jakoś się dla mnie łączą. Natomiast co do tej drugiej części pani pytania, no to rzeczywiście jest tak, że no w pewnym sensie no, odpowiedzią na tą kwestię literatury polskiej, która ma taki wyzna... znaczy, wy, wy, wyznacza ją narodowość, właśnie już że Mochnacki na początku XIX wieku pisał o tym, że i to właśnie było jakoś takie bardzo znamienne, że literatura jest uzdaniem się narodu w swoim jestestwie, prawdopodobnie mm -hmm. przekręcam, ale jakby ta, ta tradycja takiego myślenia o literaturze poprzez kategorię narodu. No, jest bardzo charakterystycznie polska, i w pewnym sensie dezorientacja, czyli ta antologia, którą robiłem razem z Tomaszem Kaliściakiem i Alessandro Amentą, jest trochę w pewnym sensie odpowiedzią i no, konsekwencją tego stanu rzeczy, czyli jakoś taka próba opowiedzenia polskiej, polskiego kanonu narodowego z perspektywy mniejszościowej. Dezorientacje są pewnego rodzaju odpowiedzią na kanon polskiej literatury rozumiany poprzez kategorię narodowości. I polskość przez to. Bo jest to literatura, y, polska literatura queer. To y, w takim razie może wyjaśnijmy sobie, zacznijmy od początku i wyjaśnijmy sobie definicyjnie też dla naszych słuchaczy, y, czym jest to queer, czym jest to słowo na kół, którego się boimy, no i które właśnie dezorientuje mm -hmm. często. Mm -hmm. No, no tak, no używamy tego słowa na kół i ono zasadniczo, gdyby tak tłumaczyć bardzo prosto, no to po prostu chodzi o wszystko, co jakby nie mieści się w obrębie szeroko rozumianej heteronormy w wymiarze zarówno płci, jak i seksualności, powiedziałbym. Natomiast oczywiście jest to słowo... Właściwie amerykańskie, co więcej, pierwotnie wulgarne, właściwie, na którym dokonał się proces resygnifikacji. I yy, yy, no i w gruncie rzeczy myśmy tak naprawdę bardzo mocno szukali jakiejś polskiej tradycji. I też tutaj znaleźliśmy, czy staraliśmy się coś na ten temat powiedzieć. Używaliśmy sformułowania literatura przewrotna. Aczkolwiek oczywiście słowo queer jest takim słowem no, umoszczonym w obrębie takiej globalnej teorii, więc ono jest rozpoznawalne dużo bardziej też globalnie. Natomiast jeszcze wracając na chwilę do tej definicji, no, no można sobie powiedzieć, że to, co wystaje, czy nie mieści się w obrębie heteronormy, ale oczywiście bardzo ważne są tu zmienne historyczne. Bo literatura, społeczeństwo, rzeczywistość się zmienia. Więc na przykład z mojego punktu widzenia bardzo ciekawe było to, że w tych naszych dyskusjach, w tych dyskusjach o antologii, które się pojawiły, to tak naprawdę na najwięcej pytań dotyczyło wieku XIX, gdzie to słowo queer jest jakimś takim parasolem, ale jest zupełnie nieoczywiste. Tak? To znaczy, w wieku XIX interesowała nas najbardziej, tak naprawdę inne wzory jednopłciowych, bliskich, intymnych przyjaźni. Na przykład. Więc te, te zmienne płci i seksualności gdzieś mają znaczenie, ale zupełnie inne, dlatego że jesteśmy w wieku XIX, więc z jednej strony jest to taka w pewnym stopniu strukturalistyczna definicja, a z drugiej strony no, jest historia i też kontekst kulturowy, polski, który, który dokonuje różnego rodzaju korekt. W takim razie mamy literaturę queer. To między innymi pokazują też panowie właśnie w antologii. A zastanawiam się, czy już możemy powiedzieć, że, że mamy też teorię queer. Czy to już się nam udało przeszczepić trochę na to polskie poletko? Czy w ogóle jest coś takiego jak polska teoria queer? A to jest bardzo trudne pytanie w gruncie rzeczy, bo tak, można powiedzieć, że y, mamy pewnego rodzaju. Ciągłość historyczną, taką kulturowo-historyczną, i w pewnym stopniu staramy się to pokazać yy, w antologii, właśnie budować pewnego rodzaju ciągłość kulturową, ciągłość historyczną. Z drugiej strony, tak naprawdę, mamy, jeśli chodzi o Polskę, tak? przynajmniej ze dwie dekady takiej refleksji literaturoznawczej, kulturoznawczej czy szeroko humanistycznej wokół. Yy, pojęcia queer wokół mniejszości seksualnych. To jakby od dwóch dekad tak naprawdę to się dzieje. Natomiast pytanie, czy istnieje jakaś taka polska wersja teorii queer, to jest bardzo trudne, bo zależy też, co my mamy na myśli mówiąc teoria. Yy, czyli jak pewien system pojęciowy, tak, który będzie coś tłumaczył. Yy, w pewnym sensie można powiedzieć, że coś takiego wypracował szwajcarski slawista German Ritz. Być może do pewnego stopnia tak bardzo fragmentarycznie Maria Janion i jej transgresję. To jest, nie wiem, czy teoria, ale wiele z tego wynika, ona też ewidentnie się inspirowała takimi teoretycznymi rozważaniami właśnie niemieckimi. Mam na myśli Hansa Mayera i Ausenzeiter. Odmieńców po polsku to zostało przetłumaczone. Więc coś takiego się tutaj odbywa. Natomiast no dzisiaj też pojawiają się wszystkie te kwestie dotyczące peryferyjności, półperyferyjności wschodniej Europy czy środkowo-wschodniej Europy i być może taka, taka peryferyjna teoria queer. Jeszcze przed nami. Trochę nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że są jakieś elementy, ale jakiejś takiej spójnej e, teorii, taką jak na przykład, jednak wypracowano na tych amerykańskich uniwersytetach kilka dekad temu. Wydaje mi się, że Sedgwick na przykład ma swoją własną teorię, którą dziś zbudowała. Być może jeszcze, jeszcze nad nią pracujemy, albo też nie wszystko widzę. Jakby to, to, to bardzo zależy od tego, jak będziemy, rozumieć, jak będziemy rozumieć słowo teoria. My, na przykład, w antologii bardzo wyraziście eksplorowaliśmy tą polską wersję, znaczy tą po, 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 po polską refleksję. Która wbrew pozorom gdzieś istnieje, właśnie bardzo marginesowo, ale istnieje. Gdy próbowaliśmy powiedzieć, czym jest ta literatura queer, to odwołaliśmy się do takiego polskiego, żydowskiego pochodzenia krytyka Stefana Napierskiego, który używał w dwudziestoleciu międzywojennym pojęcia sztuka przewrotna, mówiąc o próście, który był wówczas bardzo ważnym pisarzem, on też w latach 30. najpierw był czytany w oryginale, później był tłumaczony na polski. I przy tej okazji różnego rodzaju refleksje się pojawiały, mniej lub bardziej przychylne. Więc na przykład, gdyby szukać w tym kierunku, to też można by coś znaleźć. Może w takim razie przejdźmy teraz do takiej bardziej osobistej perspektywy, pańskiej perspektywy jako krytyka tego, jaka jest właśnie rola krytyki literackiej w tworzeniu no nie tyle teorii, ale samego dyskursu. Emancypacyjnego w Polsce. Ojej, ja nie, nie, nie wiem, czy krytyka literacka rzeczywiście jest od tworzenia dyskursu emancypacyjnego. To znaczy, to zależy. W pewnym sensie w niektórych momentach bywa, w niektórych pewnie w mniejszym stopniu. Ja też w gruncie rzeczy nie mam, nie wiem, jak pani, Pani Izabela, możemy sobie porozmawiać, ja, ja nie mam jakiegoś takiego poczucia że krytyka literacka może być jakoś sprawcza, tak, że może coś bardzo mocno zmieniać. Ona może być częścią zmiany, ona może dawać język do mówienia o jakichś zmianach. Zaangażowana krytyka literacka jest chyba bardzo sprawcza. Właśnie chyba o to zaangażowanie ja pytam. Ale zastanawiam się, na ile jednak to nie w rękach krytyków leży, by pewien materiał badawczy, czyli na przykład pewne powieści, pewne opowieści zostały w taki, a nie inny sposób przedstawione i były włączone na przykład do jakiegoś dyskursu emancypacyjnego. Ja się mhm. zastanawiam, po czyjej stronie jest zaangażowanie. Czy zaangażowanie jest po stronie krytyka, krytyczki, badacza, badaczki, czy po stronie może autora. Y, autorki, czy po stronie w ogóle czytelnika, czytelniczki. To jest pytanie, czy Lubiewo Witkowskiego możemy czytać jako powieść niegejowską, bo Witkowski chciał jakby odejść od tych politycznych, mm -hmm, mówiąc w cudzysłowie, mm -hmm. y, 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 odczytań, tak? Y, Lubiewa. My to czytamy y, tak. Wydaje mi się, że oczywiście można czytać inaczej. Y, y, nie wiem, na przykład czytanie Lubiewa jako, y, y, jako opowieści ostalgicznej. Czyli opowieści dotyczącej nostalgii za wschodem. Jest równie mocna. Ja nawet nie wiem, czy ja jej nawet bardziej nie uprawiam teraz w tym kierunku tak naprawdę. Więc tak, czytelnik czytelniczka jest pewnego rodzaju wersją krytyka krytyczki. Powiedzmy, że krytyk jest albo krytyk jest wersją czytelnika, może nieco bardziej odczytanego, ale to też jest tylko czytelnik, czy tylko czytelniczka. I ja oczywiście stoję po tej stronie, że, że tak, że krytyk ma pełne prawo uprawiać krytykę, refleksję, a nawet nie zgadzać się z autorem, wstawiać w ramy, których by nigdy autor tego, czego autor by nigdy nie zrobił. Więc tak jak, jak czytelnik, czytelniczka ma do tego prawo, tak krytyk też moim zdaniem jak najbardziej, jako wersja czytelnika, właśnie. Jeszcze początek Pani pytania, bo. Yy, to było pytanie o właśnie o rolę. O krytykę zaangażowaną. krytykę zaangażowaną, literacką krytykę zaangażowaną, którą chyba też, jak rozumiem. Ja uprawiam. Dokładnie. <laughs> <laughs> Najpierw musielibyśmy zdefiniować, co to jest właściwie krytyka literacka. Chodzi o to, że kiedy mówimy krytyka literacka, to w tej właśnie francuskiej yy, i chyba anglosaskiej tradycji. Krytyka literacka to jest takiej. Yy, mniej lub bardziej zaangażowane y, pisanie różnymi językami teoretycznymi o literaturze jakiejkolwiek. Może pani zacząć pisać o pruście, rasyjnie i tak dalej. W tej takiej tradycji polskiej i niemieckiej to chyba jednak jest bardziej taki synonim recenzenstwa. Y, niestety być może teraz jakby jesteśmy coraz bliżej tej takiej tradycji francusko-anglosaskiej i jesteśmy bliżej tego literary criticism. I to, to tylko takie rozróżnienia zupełnie, zupełnie podstawowe. Natomiast wydaje mi się, że się plasuje w obrębie zaangażowanej humanistyki. Wydaje mi się to zupełnie naturalne. To znaczy, że jeżeli się jakby pisze o kwestiach mniejszościowych, to siłą rzeczy trzeba brać pod uwagę... To jest taka też, nie wiem, refleksja antropologiczna, narrację tej mniejszości i trzeba zwracać uwagę na relacje władzy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, nie wiem, tak jakoś, dla mnie to jest zupełnie naturalne. Co więcej, ja chyba uważam, że w ogóle humanistyka jest polityczna. Zaangażowanie jest tylko pewną wersją może jakoś tak bardziej wyeksponowaną, ale humanistyka w ogóle jest polityczna, a tym, którym się wydaje, że nie jest, to chyba tylko dlatego, że jakby funkcjonują w obrębie dyskursu takiego dominującego i jakby nie widzą, to jest dla nich jakoś tak przezroczyste. Nie chodzi o to, że, że, że humanistyka ma być partyjna. To byłoby bardzo złe i to jest w ogóle bardzo, bardzo złe. I gdyby się tak skończyło, byłoby fatalnie. Natomiast polityczna w takim szerokim sensie, takim powiedziałbym wręcz arystotelesowskim, to jest już nie przypomnę sobie tej definicji polityki według Arystotelesa, ale to mniej więcej chodziło tam o roztropną refleksję nad dobrem wspólnym. To dobro wspólne tu jest jakoś istotne. I wydaje mi się, że w tym sensie tak jest. No. Humanistyka powstaje w świecie. Świat jest pewnego rodzaju społecznym konstruktem. I nie wierzę tak zupełnie w jakąś taką zupełnie neutralną humanistykę. Nie, nie jest też tak, że jakby chcę tutaj promować jakiś wielki relatywizm. Zwłaszcza dzisiaj mam wrażenie, kiedy jesteśmy w tak po-postmodernizmie po i kiedy również takie dyskursy, powiedziałbym, nacjonalistyczne, bardzo mocno, czy fundamentalistyczne, mogą być postmodernistyczne, paradoksalnie. To znaczy, jakby wierzyć w pewien, jakoś taki, że nie ma prawdy, są tylko narracje, silne bądź słabe. Ale zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że to z mojego punktu widzenia humanistyka zasadniczo jest polityczna. W takim głębokim, szerokim sensie tego słowa. Nie może być zupełnie neutralna. Jakkolwiek powinniśmy zmierzać do. Na tyle, ile się da do jakiegoś obiektywizmu yy, i brać pod uwagę różne punkty widzenia, bo to nie chodzi tylko o to, żeby wyrazić swoją partykularność. Yy, I że humanistyka zaangażowana jest tylko pewną częścią yy, szerszej, yy, szerszej humanistyki. Mi jest bliżej do takiej, ale to też wynika po prostu z tego, czym się zajmuję. I yy, tak to mniej więcej widzę, że. Yy, Przedmiot badawczy zmusza do y, przyjęcia pewnych narzędzi y, i tutaj y, y, trudno robić inaczej. Może jednak y, warto myśleć o uprawianiu y, badań literackich i krytyki literackiej, właśnie trochę jakby się uprawiało literaturę na przykład, czyli bardziej trochę jakby się wchodziło w, w pewną rozmowę y, pozaakademicką. Mm -hmm. e tak, to, to, jest, to jest jakoś w pewnym stopniu bliskie mi myślenie. To znaczy yy, myślenie o tym, że yy, krytyka literacka, yy, pisanie o literaturze. Ma coś wspólnego z literaturą. Tak, zresztą, gdzieś znalazłem kiedyś taki naprawdę piękny cytat z Marianią, który później mi zginął, ale pamiętam, że i który próbuję odnaleźć od jakiegoś czasu z jej książki z lat 70., bardzo ważnej w moim odczuciu: Romatyzm, Rewolucja, Marksizm, Kolokwia Gdańskie. Takim punktem odniesienia dla niej był wówczas y, dość dominujący strukturalizm. I ona, ona y, się y, powiedzmy, dystansowała wobec y, 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 też takiej naukowości, y, scjentyzmu, strukturalizmu. I ona to właśnie mówiła o tym, że, że pisanie o literaturze siłą rzeczy. No, jedną nogą jest w literaturze. To znaczy, złe, takie bułowate pisanie o literaturze, nie używała tego pojęcia, to jest moje, nie jest fajne literatura, literaturoznawstwo ma coś wspólnego z literaturą. I trzeba umieć pisać o literaturze. I dla mnie rzeczywiście to jest jakiś pewnego rodzaju gatunek. Dobre książki humanistyczne, dobre książki o literaturze są no, jakością samą w sobie. Nie chcę tutaj uprawiać też takiego... takiego takiego postmodernistycznego wszystkoizmu, że wszystkie dyskursy są sobie równe. Jakoś do, dziś już nie jest mi bliskie takie myślenie jakoś bardzo. Natomiast rzeczywiście rzeczywiście polecam wszystkim, również chyba młodym adeptom i adeptkom literaturoznawstwa takie myślenie o artykułach o książkach, nad którymi pracują. Także estetyczne. To znaczy, chodzi o to, żeby napisać to dobrze, żeby to był dobry tekst. Tak jak są dobre powieści, tak powinny być dobre książki o powieściach, czy dobre książki o poezji, czy dobre książki o kulturze. Rzadko o tym myślimy, albo myślimy raczej jakoś tak. Bardziej w kuluarach. Na przykład, dla mnie y, pamiętam, że takim, taką książką, która zrobiła na mnie wrażenie na studiach, y, właśnie z tego punktu widzenia, była książka Krystyny Kłosińskiej Ciało, ubranie, pożądanie o wczesnych powieściach zapolskiej. Y, dlatego, że, no właśnie, Krystyna Kłosińska miała swój własny taki idiom krytyczno-literacki. Y, 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 ona używała takich języków wówczas bardzo modnych, takich właśnie teorii francuskiej, francuskiego feminizmu Derrida, żeby napisać książkę o trzech powieściach za i zresztą mało znanych, rzadko kto je czytuje, czytywał. i zrobiła to w sposób absolutnie fenomenalny, taki dobierający się do różnych kawałków Tekstu zapolskiej, ale jednocześnie miałem poczucie, że jej książka sama w sobie jest pewną jakością samą w sobie, pewnym takim wybitnym przykładem też jakoś zaangażowanej krytyki literackiej, właśnie w tym takim francuskim sensie, takim, bo ona po prostu wzięła współczesne języki teoretyczne do pisania o dość starych powieściach jeszcze mało znane, mało znanych powieściach za Polski, bo za Polska pewnie znana jest trochę z innych swoich tekstów i sztuk. A nie z tych wczesnych powieści. To jest absolutnie świetna książka. Zresztą ja też się zachłysnałam kłosińską na studiach licencjackich. Korzystałam właśnie z niej, ale no nie wiem, czy to jest jednak język strasznie hermetyczny. Ja nie wiem, czy bym poleciła e, tak, koleżance do poduszki, poczytaj kłosińską. Więc mimo wszystko to jest nadal e, uprawianie literaturoznawstwa dla wybranych. No piszemy książki akademickie, co oznacza, że one są podbudowane jednak pewnym zapleczem, pewną teorią pewną erudycją no z całą pewnością tak jest że, że, że pewnie nie da się pracy książki Kłosińskiej profesor Kłosińskiej polecić każdemu i każdej ale nie wiem, to jest trochę tak jak z sonetem sonet ma swoje reguły i trzeba się ich trzymać jest tam jakaś liczba wersów jakaś liczba strof a nawet sylab w wersie E, oczywiście zależy o którym tam e, w wersji sonetu mówimy i po prostu trzeba trzymać się reguł w obrębie tych reguł można coś ciekawego napisać no więc e, z tymi tekstami akademickimi też że są pewne reguły e, których trzeba się czytać, e, trzymać jedną z nich jest e, e, no, pewnego rodzaju metodologia e, Pewnego rodzaju erudycja, którą się ma. No ale jak już to się wszystko ma, to też tak jak sonetem, różne rzeczy można przełamać. I to wtedy też jest ciekawe. Więc tak, no, jakby uprawiamy w pewnym sensie elitarny gatunek pisarski. I nie będzie łatwo tych, tego przełamać, chyba że no, przerzucimy się, pani Izabela, jak już napiszemy te wszystkie książki, trochę nas to znudzi i przerzucimy się rzeczywiście na napisanie powieści albo reportażu. To też się, nie wiem, w pewnym sensie pamiętam, że Joanna Bator coś takiego zrobiła, Ona miała swoją karierę akademicką, prawda? taką antropologiczną, pisała teksty, których nikt nie czyta. To znaczy, czytamy my, ale też czasami tylko. I w którymś momencie powiedziała Basta, to co mnie interesuje bardziej, to jest gatunek bardziej literacki i będę to robić. Ona zamieniła jedno na drugie, ale być może można wykonywać jedno i drugie. Jeśli ma się odpowiednio dużo czasu, myślę, że musimy się po prostu starać trochę uwodzić. W uwodzeniu nie ma niczego złego, też w badaniach literaturoznawczych, i może to, to uwodzenie skieruje nas teraz do, do kolejnej takiej części tej rozmowy naszej, czyli do różowego języka i tej metaforyki, którą właśnie pan profesor stosuje. I która jest taką metaforyką, właśnie bardzo ciekawą i myślę niezwykle uwodzącą, to ja może przeczytam taki fragmencik tylko. Czym jest różowy język? Pisze pan tak: język jest lepki, cielesny, seksualny. Różowy język ma być przede wszystkim synonimem dyskursu wokół homoseksualności na początku XXI wieku. Jednak kryjąca się za metaforą dosłowność, różowy język to zdrowy i normalny język, była dla mnie nieodparcie uwodząca. Na tyle, że zacząłem dopatrywać się w różowym języku paradoksalnej uniwersalności. I, i chciałam się najpierw o tę uniwersalność, właśnie. Tej specyficznej metafory zapytać? Ja mam trochę jakiś taki obsesyjny stosunek do tytułów i to chyba trochę widać. Czasami te tytuły są też dziwne albo coś przekraczające. A różowy język tak naprawdę był zainspirowany o ja tym chyba gdzieś tam wspominam różowy język był zainspirowany białymi zębami. To była powieść z Eileen Smith, którą gdzieś czytałem w tamtych okolicach. I mnie, po pierwsze, bardzo mi się podobała ta powieść. Po drugie, no, te, te białe zęby to też było, te, 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 te też miały w sobie coś uniwersalnego, bo białe zęby, tak to było jakoś u Zadie Smith, jak dobrze pamiętam, że białe zęby. Wszyscy mamy białe zęby, kiedy jesteśmy zdrowi, tak, bez względu na kolor skóry, bo też jakby białość, niebiałość to jest jeden z tematów, Zadie Smith, w tej powieści. Więc te białe zęby miały, miały w sobie coś takiego i ja wtedy pomyślałam różowy język, bo ten róż kojarzy się w pewien sposób, ale jednocześnie, jak się temu bliżej przyjrzeć, no to jest tak, jak mówię, że różowy język mamy wszyscy jeśli jesteśmy a, jakoś tak w miarę sił. Zresztą odradzono mi ten tytuł bardzo mocno, um, ale m, m, mówię, mam obsesyjny stosunek do tytułów. Jak już wymyśliłem, że to będzie różowy język, to później już bardzo trudno było mi się, że tak powiem, od niego odkleić. I pozostał. Zresztą ta książka też jest bardzo specyficzna, bo ona właśnie próbowała y, 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 wykorzystywać różne rejestry. Tak? Tam są takie teksty bardziej akademickie, teksty nieco lżejsze, bardziej krytyczno-literackie, nawet publicystyczne, felietonowe. Y, więc to, to była taka bardzo specyficzna książka w moim y, y, dorobku. I wydało mi się, że ja mogę sobie na to pozwolić. To też, to też, tak na marginesie, nie była za bardzo książka na stopień. To wtedy być może można sobie pozwolić na metafory. Więc tak, tak, tak. Więc taka jest jakby genealogia. Natomiast rzeczywiście ten jakiś taki uniwersalizm, gdzieś jest mi bliski. To znaczy. Jakieś przekraczanie różnego rodzaju separatyzmów, bo mniejszościowość ma też do, do, do siebie, że możemy ją tam dogłaskiwać, też jest, no, może być zdominowana, ale i, i, i jakby mamy taki stosunek jak, trochę jak do ofiary, i czasami tak bywa, ale też mniejszościowość ma jakby taką. Tendencje do separatyzmów, jakichś takich swoich własnych. I oczywiście, jakby bycie w swoim jakimś małym poletku i zajmowanie się swoimi sprawami jest fajne, ale nie wiem, jakoś bliskim jest jakieś takie przełamywanie separatyzmów. Um, jakichś takich ideowych separatyzmów. I dlatego uczyłem tego słowa uniwersalizm. Um, mam wrażenie, że też to robi Sedgwick, że jakby poszukiwanie jakiejś ramy dla pojęć, poszukiwanie pojęć, które będą przekraczać. Na przykład w, w tej książce o Gombrowiczu, yy, której, jest te, której częścią też jest jakby, właśnie Sedgwick, tam wa ważnym, zwłaszcza na początku, kategorią jest wstyd. I też trochę dlatego, że ten wstyd także dla Sedgwick jako pewnego rodzaju afekt, bo ona wydała książkę właśnie właściwie o wstydzie, taką, taką antologię tekstów Keynes'a. ale też wstyd jest właśnie taką kategorią, która jest nam wszystkim bliska, to znaczy wszyscy się czegoś wstydzimy znaczy możemy sobie to łatwo wyobrazić i sempatyzować wydaje mi się że jakiś taki uniwersalizm poróżnicy przełamywanie separatyzmów to jest coś co jest mi jakoś bliskie Uniwersalizm chyba też nie wartościuje. To jest chyba też taka y, dobra rzecz, że nie mówimy wtedy czy coś jest dobre czy złe, jeśli jest y, uniwersalne, tak? różowy język nie jest też wtedy y, chyba nacechowany jak i inne zresztą metafory, ale to trochę już pan profesor odpowiedział chyba na moje pytanie kolejne, ale i tak je zadam, bo chciałam się zapytać, czy na różowo pisać, czy można pisać na różowo w takim znaczeniu, y, czy Możemy przenieść tę te metafory też konkretnie na poetykę tekstów, które no byłyby wtedy tekstami, właśnie stworzonymi z perspektywy mniejszościowej. Czy istnieje poetyka tekstów mniejszościowych? Znaczy, kiedy ja używam tego, tego pojęcia różowy język, to jednak ja raczej się o etykiecie użytecznej metaforze, użytecznej etykiecie. I chyba bardziej jest mi bliskie takie myślenie, to znaczy, właśnie nie do końca poetologiczne. To znaczy, to nie jest tak, że znaczy, wiem, że istnieją takie, takie, takie sposoby myślenia, pisania dotyczące poetyki tekstów mniejszościowych jako charakterystycznych istotowo tylko dla tych tekstów być może tak jest. Ja tutaj znowu jestem jakoś tak bardziej uniwersalistą, jakby widzę teksty mniejszościowe, ale jeśli chodzi o ich mniejszościowość, jest jakąś taką wypadkową życia w świecie, natomiast jeśli chodzi o ogólne zasady, to one są jakoś podobne. Pamiętam, że na przykład dawno, dawno temu, żeby przejść być może na tematy, które są Pani bliskie, była taka dyskusja, czyli dawno, dawno temu, czyli w latach 90. Była taka, taka dyskusja, właściwie zapoczątkowana, pamiętam, między innymi tekstem Grażyny Borkowskiej, co to jest literatura, poezja kobieca. I ona tam dawała definicję, a nawet pamiętam, że w tamtym czasie bywały, pojawiały się jakieś definicje zdania kobiecego. Ale też pamiętam, że na samym końcu chyba się okazywało, że takiej definicji tekstu kobiecego nie dało się zrobić, bo zawsze któraś wypadała, y, mam na myśli autorka, y, y, albo też były takie, które mówiły nie, nie chcę, nie róbcie mi tego, y, to jest pychanie mnie do getta, co ja też do pewnego stopnia rozumiem y, takie stanowisko, no bo. Każda osoba pisząca, yy, oprócz tego, że jest indywidualna, to chcesz być jakoś uniwersalna, to znaczy, żeby, żeby ten przekaz był ważny dla yy, różnych osób, tak sądzę. Ale jeszcze przy tych metaforach chciałam na chwilę zostać, bo właśnie w różowym języku w tej książce jest ten artykuł, yy, jeśli się nie mylę, poświęcony bardzo specyficznemu tłumaczeniu yy, określenia closet. To jest też trochę dlatego, że jesteśmy polonistami, polonistkami, lubimy bawić się słowami i ich znaczeniami. I rzeczywiście było tak, że w różowym języku jest taki jeden z, właściwie z pierwszych takich tekstów, które ja napisałem, który gdzieś tam towarzyszył, mam wrażenie, mojej pracy magisterskiej, dotyczącej Grzegorza Musiała. I rzeczywiście jest tak, że wówczas, to jest koniec lat 90., początek pierwszych, no, jakby bardzo wiele pojęć yy, dotyczących tego takiego dyskursu, no, nazwijmy go lesbijsko-gejowskiego queer po prostu trochę nie istniało po polsku. Yy, no i jednym z takich sformułowań to była właśnie to, yy, ta szafa, yy, i, które po angielsku brzmi Living in the Closet. Więc wydało mi się bardzo zabawne, żeby ten, 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 ten idiom angielski przetłumaczyć właśnie nie jako szafę, tylko jako closet, i to miało wówczas. To się też nie przyjęło, tak naprawdę, <laughs> ale mnie to bardzo bawiło wówczas, że można, że, że. Znaczy, ja wokół tego zbudowałem tak naprawdę ten esej, wokół, wokół, wokół tej metafory. E, to znaczy, tego tłumaczenia Living in the Closet właśnie nie jako być w szafie, tylko być w toalecie. Zwłaszcza, że ta toaleta miała jeszcze jakieś takie znaczenia e, związane z no, jakimś takim wytwornym buduarem. E, natomiast prawda jest taka, że tego tłumaczenia e, closet jako, e, Living in the Closet jako toalety e, się nie przyjęła, więc najprawdopodobniej był to, była to e, tekst, który bardzo lubię. Um, ale w pewnym sensie nieudane, bo po prostu nikt tak nie mówi. Ja bardzo żałuję. Mi się Klozet bardzo podobał i już mówię dlaczego, bo wydaje mi się, że to jest też ta próba um, tego. Przechwy przechwycenia pewnych słów. tak, Znaczy, że um, jako badacze, nie wiem, czy się pan profesor ze mną zgodzi, musimy być też niezwykle kreatywni, ale jeśli chodzi o taki e, tworzenie dyskursu, który jest jeszcze może trochę nowy, e, nieukonkretniony, e, właśnie mniejszościowy, to ważne jest, żeby być subwersywnym. Tak? Czyli ważne jest, żeby pokazać język temu. Dyskursowi centralnemu w pewien sposób, właśnie mm -hmm. przez to, że mm -hmm. przechwycimy jakiś termin i, i absolutnie wywrócimy go o te 180 stopni. I y, tak jest chyba, tak było z queer. Y, tak może by było z klozetem. Nie wiem, czy, czy, czy zgodzi się Pan ze mną, że musimy być kreatywni? Tak, nie no, kreatywnie jak najbardziej. Ja bym dodał do tego, co Pani mówi, tylko jeszcze jedną rzecz, że być może, zwłaszcza jeśli poruszamy się w obrębie właśnie krytyki feministycznej, genderowej, queerowej, to być może oprócz tego wszystkiego, o czym Pani mówiła o kreatywności, o używaniu języka, być może też subwersywnie, co zwłaszcza w niektórych kontekstach i polach jest bardzo ważne. To też ważne jest, żeby był to język polski. To znaczy, cho chodzi o to, że i to też jakoś trochę się mie mie mieści w tym, e, o czym mówimy, dlatego że e, bardzo wiele z tych takich terminów, takiej globalnej teorii, e, no po prostu, je, 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 tak naprawdę jest angielskie, boż nawet nie francuskie. I, e, e, I to jest tutaj, jest bardzo szybka jakaś taka, Yy, możliwe oskarżenie jakąś obcość, yy, obcość narzędzi, obcość ideową, obcość, obcość, obcość. Yy, więc yy, wydaje mi się, że yy, oprócz tego, co Pani absolutnie słusznie mówi, że tak powinniśmy być kreatywni, powinniśmy świadomie używać języka yy, nie tylko jako krytycy, krytyczki, ale w ogóle jako ludzie piszący, no bo zasadniczo yy, yy, no, tym się zajmujemy, to będąc w obrębie tych wszystkich takich y, dyskursów mniejszościowych, krytycznych, subwersywnych, y, no, trzeba wykonywać tę prace y, tłumaczenia, translacji kulturowej na polski. To też chyba taki głos do młodych, bo trochę tutaj teraz tego głosu do młodych było, na zasadzie bądźmy, bądźmy też kreatywni. I mhm. y, y, zastanawiam się, czy. Bądźmy też odważni, nie jest tutaj jakąś ważną kwestią, i teraz w, w kontekście szczególnie mówienia o e, krytyce zaangażowanej. Chciałam się zapytać, jak, jak to w Pana doświadczeniu wyglądało? Czyli to jest takie ach, zaokrąglone pytanie o początki akademickie, o, o bycie odważnym, młodym naukowcem e, i może o też jakąś taką formę no właśnie badawczego wyemancypowania się, jeśli ona w ogóle jest konieczna. Czy, czy, czy się badacze muszą wyemancypować? Co to w ogóle by znaczyło? No, badacze muszą się rozwijać, co oznacza czasami emancypować. Tu są te wszystkie freudowskie metafory zabijania ojca, matki i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o odwagę, to znaczy ja, ja w ogóle mam takie poczucie, że najbardziej odważnym, też tak właśnie poznawczo, w sensie stawiania pytań, Badawczych właśnie jest się wtedy, kiedy jest się młodym. Bo później bardzo często się popada w taki szlachetny konformizm. A kiedy jest się młodym, to ma się troszeczkę inną perspektywę i wtedy czasami stawia się bardzo odważne pytania. I, no nie wiem, tak, takim przykładem jest chociażby to, że, że w pewnym sensie ja y, w tej swojej ostatniej autorskiej książce zajmowałem się tak naprawdę y, juveniliami Gombrowicza, to znaczy jego debiutem. I on był w pewnym sensie bardzo odważny artystycznie i on mnie bardzo jakoś tak pociągnął, ale też na przykład antologia dezorientacje to też jest pomysł, który w gruncie rzeczy, na który wpadliśmy jakoś pod koniec studiów doktoranckich, to wtedy mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić taką antologię literatury. Wtedy chyba nawet jeszcze nie, nie nazywaliśmy jej queer, czy może już nazywaliśmy, ale taką, e, taką antologię literatury nieheteronormatywnej, żeby tak zebrać wszystko. E, I właśnie jak jest się młodym, to się ma taką, 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 taką wolę mocy. E, e, i, I ten pomysł właściwie powstał wtedy, i później się szybko okazało, że to wcale nie jest wszystko takie proste i że jest dużo bardziej skomplikowane. I że potrzeba do tego pieniędzy, praw autorskich, różnych rzeczy. Ale tak naprawdę idea powstała, kiedy byliśmy bardzo młodzi. I gdyby ona wtedy nie powstała, to nie wiem, czy ta książka i w którymś momencie też jakaś możliwość finansowania, to nie wiem, czy ta książka powstała. Więc ja zasadniczo uważam, że najodważniejszym jest się wtedy, tak, tak poznawczo odważnym, kiedy jest się młodym. Jakkolwiek no zasadniczo to też były tak myślę sobie w tej chwili w trochę do antologii inne czasy dlatego że to były takie jeszcze czasy że tak powiem przed grantami przed całą tą sytuacją bo też w pewnym sensie wszyscy jesteśmy jakoś tak poddani tej takiej presji punktów grantów metryczności takiej czy innej ale mam wrażenie, że trzeba pamiętać, że, że to jest tylko rama. Że, że trzeba chyba iść ze swoim e, wewnętrznym głosem e, badawczym. A czy szedł pan ze swoim wewnętrznym głosem badawczym, e, wybierając polonistykę? To jest takie nasze pytanie, e, już trochę tradycyjne w podcaście, o początki i o to, kim się chciało zostać w ogóle, jak się było jeszcze bardzo, bardzo młodym. Ja byłem. E, Chłopakiem z małego miasta, który lubił czytać w latach 90., -tych. i bardzo się obawiam, że to był przepis na to, żeby pójść na polonistykę. Nie wiem, jak jest teraz. E e <grymne> 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 może, 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 no nie wiem dzisiaj można też pewnie jakby bardziej zaszaleć, tak się wiem, czy jest teraz też tak? że jak się lubi czytać, to się idzie na pewno? o, zdecydowanie tak, dziewczynka z małego miasta, która lubiła czytać, to jest to, to też moja historia, jeśli mogę ta tak ścieżka. powiedzieć to jest ta ścieżka, tak, ale a propos książek i czytania, to to jest świetny moment żeby zapytać o ym, już tak trochę schodząc z powagi tematów mhm. y, i zmierzając pewnie powoli do końca o y, książki wyobrażone Pana profesora, czym są w ogóle książki wyobrażone? O tym pisze Pan tak na samym początku dokładnie, właśnie pamiętnika mm, afektów z okresu dojrzewania. I, I tu będzie cytat. Czyli czym są książki wyobrażone? Są to takie, które dobrze znamy z tytułów, omówień, rozmów ze znajomymi, ale nigdy ich nie przeczytaliśmy, pomimo że bardzo chcieliśmy. Mają one na nas potencjalnie duży i trwały wpływ, przez to, że raczej wyobrażamy sobie, co w nich jest, niż rzeczywiście to wiemy. I jestem ciekawa w takim razie, jakie są y, pańskie książki wyobrażone. Czy są jeszcze jakieś książki, które czekają na y, półce? Jest ich całe mnóstwo. Pani Izabela, zrobi pani zdjęcie i po prostu mojej półki i e, będzie tam tyle książek wyobrażonych, e, że aż e, strach. W, wydało mi się to trochę zabawne. Y, I dlatego użyłem tego na samym początku y, y, swojej książki, i swojego tekstu. I zasadniczo jest to takie sformułowanie znowu zaczerpnięte Sedgwick, które chodziło mi o to, że, że w ten sposób e, funkcjonuje i w Kosowski Sedgwick na polskim gruncie. To znaczy, żadna książka, e, jej książka nie została przetłumaczona na polski. W związku z tym, e, oczywiście czytamy po angielsku, ale e, mam takie poczucie, że jeśli coś nie jest przetłumaczone na polski, to jednak nie jest tak zupełnie do końca. Tak, zaasymilowane w obrębie Polskiej Akademii przede wszystkim. Więc dlatego to, tego użyłem. Natomiast ja, ja chyba będę trochę uciekać konkretnej, konkretnej odpowiedzi o moje własne książki wyobrażone, bo znaczy jest ich trochę. No, te, czyli, czyli te, które, które, których nie przeczytałem, a które bardzo chcę przeczytać, które być może są na mojej shortlow, long, long liście, i które sobie bardziej wyobrażam. No dobrze, wymienię jedną. Bo to jest książka, którą znam we fragmentach, a zawsze chciałem ją przeczytać w całości i nigdy tego nie zrobiłem. I się nazywa Dystynkcje, Pierabudie. Ale jest gruba. I jest właściwie nie literaturoznacza, więc jestem może usprawiedliwiony. No myślę, że zdecydowanie. Ja właśnie chciałam się zapytać, jakieś tutaj takie małe wstydziki, a propos wstydu, yy, związane z, z nieprzeczytanym kanonem? Yy, czy jak jacyś chłopi? O to chodzi. Też, znaczy nie. Nie tylko pewnie. Nie, nie, nie tak no, to. chłopów przeczytałem, ale też dawno temu. Też, to też jest trochę tak, że pewną część tekstów po prostu czytałem. Dawno temu i też nie wracałem. W pewnym sensie moją książką wyobrażoną też jest lalka. Ja ją przeczytałem oczywiście, ale tak od jakiegoś czasu raz po raz myślę o tym, żebym przeczytał ją jeszcze raz i nigdy nie mam czasu, bo są inne rzeczy zawsze i też zajmuję się trochę innym momentem pisania literatury polskiej. Więc nie jest to taka y, y, książka wyobrażona, ona trochę już jest wyobrażona, bo czytam ją tak dawno temu, że y, ogólnie pamiętam, ale y, proszę mnie nie pytać o szczegóły. Pytaliśmy o książki, to już takie ostatnie pytanie, ale myślę, że też bardzo sympatyczne. To jest pytanie o seriale. I znowu kolejny cytat, znowu y, pańskie słowa, które nas prowadzą do tego pytania. Pisze pan w gazecie wyborczej w 2017 roku. Moją potrzebę fikcji i dobrej, długiej powieści obsługują teraz seriale. Bliska mi jest teza, że nowe seriale to odpowiednik XIX-wiecznych powieści, które też były wydawane w odcinkach. No i pierwsze pytanie to. Żeby Pan rozwinął trochę tę te, te, te 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 tezę, że faktycznie seriale są xix wiecznymi e, znaczy, że dzisiejsze seriale są jak XIX-wieczne mhm. powieści, i też drugie pytanie, jakie seriale oglądać. Po, po pierwsze, ta teza nie jest jakoś bardzo oryginalna. Ja ją gdzieś tam wyczytałem, też, e, wysłuchałem u innych. E, po pierwsze, chyba bym dzisiaj już robił różne zastrzeżenia, to znaczy. Myślę, że czytanie samo w sobie już jest jakoś taką wartością, którą należy robić. I chyba nie jest tak, że jest zupełnym ekwiwalentem oglądania seriali. Ale z drugiej strony, oczywiście jest tak, że w tym XIX wieku ta lalka na przykład była. Była w odcinkach, i czytano ją w odcinkach Sienkiewicza. To było związane z rozwojem prasy, prawda? I jakby tego medium, które było wówczas takie najbardziej dostępne. I one jakby w ten sposób funkcjonowały. No i gdzieś tam po rewolucji serialowej, no bo ja też jestem trochę taką osobą, która pamięta czas, powiedziałbym sprzed rewolucji technologicznej, kiedy serial był absolutnie postrzegany jako. Na no, no taki gorszy gatunek. Nawet, no właśnie, gatunek nie artystyczny, tylko rozrywkowy sensu stricto. I, no I w związku z tym, rzeczywiście gdzieś w obrębie mojego życia coś takiego mnie dopadło, że nagle okazało się, że. To też jest, mam wrażenie, związane z taką właśnie rewolucją technologiczną. To znaczy, że kiedyś to było tak, że się oglądało ten serial. W telewizji w sobotę o 20. I to też wpływało na to, w jaki sposób to było robione. To znaczy, że trzeba było wielokrotnie przypominać widzowi, ponieważ mogło mu coś wypaść. Teraz to wszystko wygląda inaczej. To jest bardziej skomplikowane. Niczego nie trzeba przypominać. Chociaż oczywiście tu też istnieją, no, tak jak w gruncie rzeczy, w powieści, tak? czy w prozie. To znaczy, bardzo dużo jest gatunków, podgatunków. Ja tu nie jestem specjalistą. Tak? Różnica między serialem, z sitcomem i tak dalej. Tego też jest to. Jest, to, jest, to jest jakaś osobna w ogóle genologia. Natomiast z całą pewnością jest tak, że seriale są trochę takim miejscem wspólnym. To znaczy, nie jest pewnie tak, że jak pójdziemy do ludzi, zwłaszcza spoza polonistyki, i powiemy, czytaliśmy nową powieść, kogoś tam, to natychmiast znajdziemy rozmówców. A kiedy powiemy, że oglądaliśmy serial, to okazuje się, że możemy po pogadać, bo to jest coś, co robimy. No, oczywiście nie wszyscy, i tak dalej, ja to rozumiem, ale, ale zasadniczo jest trochę takim miejscem wspólnym. No i to, to jest świetne. Więc jakoś tak to widzę. Natomiast odpowiadając na pytanie o ulubiony serial. Ja nie wiem, że to jest, znaczy ich jest pewnie ogromnie wiele. Ludzie, którzy oglądają seriale. Teraz jest chyba jakaś taka boda na miniseriale. Kiedyś były te takie wielkie, ale ja już też nie mam siły na wielkie. Jakby e, czas wojny i pokoju się skończył. Teraz idziemy już w kierunku, e, no właśnie, być może pani Dalloway. Znaczy, jakby, jeśli chodzi o te zmiany też takie gatunkowe, więc. Te, 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 aczkolwiek powiem, że na przykład na mnie bardzo duże wrażenie zrobił, jeśli chodzi o konstrukcję fabuły. I do tego stopnia, że nawet bardzo chętnie obejrzałbym go jeszcze raz po to, żeby właściwie zobaczyć, jak to zostało zrobione. Teraz już bardziej, właśnie tak technicznie oglądając, to jest serial Dark. Pokazywane na Netflixie, takiego kreatywnego duo niemieckiego, takiej pary, który. No, nie chcę oczywiście spoilerować, ale jest pewnego rodzaju zamkniętą całością, dość skomplikowaną i bardzo zaskakującą, jednocześnie mającą taki swój jakieś taki, takie drugie dno filozoficzne być może, no bo jakby tematem jest czas, więc siłą rzeczy to musi tak być. No i dla mnie gdzieś na początku i gdzieś w takiej swojej wymowie to jest taki jakiś niemiecki, ciężki, czarny romantyzm, że oni jakby gdzieś do tego jakoś tak nawiązują, że tam nie ma tej takiej, tego amerykańskiego optymizmu, że tam jest fatalizm i determinizm, Jakaś taka ciemność. No, dark. To jest moment, kiedy mogę bardzo, bardzo serdecznie Panu podziękować, a naszym słuchaczom powiedzieć, że musimy być kreatywni, musimy być odważni, zaangażowani i oglądać dark. W takim razie, być może. Na pewno. Jeszcze raz dziękuję. Słyszymy się już za dwa tygodnie. Moim gościem i waszym był dziś profesor Błażej Warkocki z Zakładu Antropologii Literatury. Dziękuję um, bardzo za zaproszenie. Bardzo również dziękuję. No i tyle. Żegnam się. Cześć. Do widzenia.